Po funkcji arkus sinus, arkus cosinus przyszła teraz pora na arkus tangens. Czyli funkcję odwrotną do tangensa. Czyli jeżeli ktoś nas zatrzyma na ulicy i zapyta, co to jest arkus tangens od jakiejś liczby x? Ile to jest? To co mu odpowiemy? Przede wszystkim, jak należy rozumieć to pytanie? Należy rozumieć w ten sposób, że ktoś nas pyta, tangens jakiego kąta jest równy x. Czyli jaki kąt ja tutaj muszę wstawić, żeby tangens tego kąta był równy x. I na to pytanie odpowiada funkcja arkus tangens. Arkus tangens od x zwraca wartość tego kąta, dla którego tangens wynosi x. Tak po prostu. To zróbmy jakiś przykład. Powiedzmy, że ktoś nas zaczepia na ulicy i pyta: ile to jest, proszę pana, arkus tangens z minus jedynki? No to żeby to obliczyć, to narysujemy sobie teraz nasz okrąg jednostkowy jak zawsze. Układ współrzędnych. Tutaj mamy oś Y, oś X. No i przypomnijmy sobie w ogóle co to jest tangens. No to tangens jakiegoś kąta teta to jest stosunek sinusa Kąta teta do kosinusa kąta teta. A co to jest sinus i cosinus? No jak narysujemy tutaj jakiś kąt. To współrzędne tego punktu przecięcia ramienia kątowego kąta kąta teta z okręgiem jednostkowym mają współrzędne cosinus teta sinus teta. Takie są współrzędne tego punktu. No i teraz stosunek sinusa do kosinusa, czyli stosunek tej współrzędnej pionowej do poziomej, to jest wartość tangensa. Inaczej można powiedzieć, że tangens mówi, jak jest nachylenie tej, tej prostej, tego ramienia kąta. No dobrze, no to teraz co to znaczy, że tangens ma być równy minus 1? To znaczy, że to nachylenie ma być równe minus 1. To będzie jakaś taka prosta... O, mniej więcej. No i chodzi o taki punkt, którego współrzędne x i y będą takie same co do wartości, ale przeciwnego znaku. Przeciwnego znaku, tak żeby ich stosunek był równy minus 1. Czyli to będzie, powiedzmy, ten punkt. Tutaj współrzędna x jest dodatnia, współrzędna y jest ujemna dla tego punktu. No i one są równe co do wartości bezwzględnej, ale mają przeciwne znaki. Może ja tutaj narysuję w powiększeniu ten trójkąt. Mamy tutaj ten trójkąt w powiększeniu. Tutaj będzie ten nasz kąt szukany, który nazwę na przykład alfa. No jeżeli długości tych przyprostokątnych ma mają być takie same, nazwijmy je na przykład a. No to te kąty też muszą być takie same, czyli widzimy, że to jest taki trójkąt równoramienny, w którym oba te kąty są równe 45 stopni. 45 stopni, czyli to jest w radianach pi czwartych. No ale ten kąt mierzymy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, czyli tak naprawdę powinniśmy tutaj dopisać. Minus wszędzie, tak? Powinniśmy mieć minus 45 stopni i minus pi czwartych. No bo ten kąt mierzymy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, czyli w kierunku kątów ujemnych. Czyli rozwiązanie jest takie, że ten kąt alfa to jest minus pi czwartych, czyli arkus tangens od minus jedynki równa się minus pi czwartych. No, i właściwie moglibyśmy już być zadowoleni z siebie, rozwiązaliśmy zadanie, ale podobnie jak w poprzednich filmach, warto tutaj jeszcze zastanowić się nad jednoznacznością tego wyniku. Tak jak było w przypadku sinusa i cosinusa, jest pewien problem z jednoznacznością tej wartości arkusa tangensa, który trzeba rozwiązać. No i tradycyjnie się rozwiązuje go w ten sposób, że ogranicza się dziedzinę tangensa. I mówi się, że wartości arkus tangensa w związku z tym muszą być z określonego przedziału. No bo zauważcie, że w tym przykładzie jest również inny kąt, który również spełnia ten warunek, że co do wartości obie współrzędne są takie same, co do wartości bezwzględnej, ale mają przeciwne znaki. To jest na przykład ten punkt. No i tutaj mamy inny kąt. Ten konkretnie kąt to jest po prostu. 3 czwarte pi. Ten kąt tutaj na różowo zaznaczony, ma taką wartość. No to arkus Tan minus 1 to ile to jest? 3 czwarte pi, czy to jest minus pi czwartych? Wiemy, że jeżeli mamy zdefiniować funkcję, to funkcja nie może mieć różnych wartości. To nie może być minus pi czwartych i jednocześnie 3 czwarte pi. No i oczywiście moglibyśmy tutaj dodawać jeszcze pi, czy 2pi do tych kątów, które mamy, i byśmy mogli otrzymać jeszcze wiele innych wartości. No ale właśnie takiej sytuacji, to już trzeci raz powtarzam, nie możemy mieć, jeżeli chcemy zdefiniować funkcję. Dlatego, że funkcja jest określona w ten sposób, że każdemu argumentowi przyporządkowuje dokładnie jedną wartość. Nie może funkcja przyporządkowywać. Jednemu argumentowi różnych wartości. Więc żeby zdefiniować arkus tangens jako funkcję, to mówimy, że wartości tych kątów, jakie możemy dostać w wyniku od funkcji arkus tangens, są ograniczone tylko do przedziału od minus pi drugich do pi drugich, czyli tak samo jak dla sinusa. Czyli to będzie ten kawałek łuku, ten kawałek okręgu jednostkowego, czyli ćwiartka pierwsza i czwarta. Czyli mówimy, że ograniczamy wartości kąta teta do przedziału od minus pi/2 do pi/2. I tym razem inaczej niż dla sinusa, ten przedział jest otwarty. To znaczy musimy wyrzucić tutaj te skrajne wartości. Dlaczego tak jest? No dlatego, że dla pi2 i dla minus pi2 tangens jest nieokreślony, dlatego że współrzędna x, czyli cosinus jest w tym miejscu równy 0. Czyli dzielilibyśmy tutaj przez 0. Cosinus jest równy 0 dla pi2 i dla minus pi2, a przez 0 nie można dzielić, dlatego tangens dla minus pi2 i plus pi2 jest nieokreślony. Czyli musimy ograniczyć się do dziedziny, która jest po prostu przedziałem od minus pi drugich do pi drugich, ale bez końców. No jakie są wtedy wartości tangensa, jakie tangens teta przyjmuje wartości. No, jakie są możliwe nachylenia tutaj. No, widzimy, że jak zbliżamy się tutaj do, do, do pi drugich, no to dzielimy przez coraz mniejszą liczbę w mianowniku. I w mianowniku mamy dowolnie małe liczby, dowolnie bliskie zera. Więc odwrotność takiej liczby jest dowolnie duża. Czyli tangens może mieć zarówno dowolnie duże wartości dodatnie, jak i dowolnie duże, co do wartości bezwzględnej, wartości ujemne dla ujemnych kątów. Widzimy zatem, że wartości tangensa przebiegają cały zbiór liczb rzeczywistych od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Czyli cały zbiór liczb rzeczywistych. I funkcja tangens przekształca odcinek otwarty minus pi drugich, pi drugich na cały zbiór liczb rzeczywistych. No a funkcja arcustangens tangens działa w przeciwną stronę. Funkcja arcus tangens będzie działać w przeciwną stronę. Czyli arcus tangens będzie przekształcał zbiór liczb rzeczywistych, całą prostą rzeczywistą, na przedział od minus pi drugich do pi drugich. Jeżeli ograniczymy dziedzinę i przeciwdziedzinę tych funkcji w taki sposób, jak tutaj napisałem, no to wtedy na tym przedziale funkcja tangens jest różnowartościowa, ma funkcję odwrotną, którą jest arcus tangens. Czyli w wyniku działania funkcji arcus tangens możemy dostać tylko kąt od minus pi drugich do pi drugich i taka definicja powoduje, że ta wartość staje się określona jednoznacznie. Wartość funkcji arcus tangens. No na zakończenie możemy jeszcze Zobaczyć, czy na kalkulatorze dostaniemy taki sam wynik. Jak mieliśmy tutaj w zadaniu. Czyli obliczymy sobie arkus tangens od liczby minus 1. Ile to będzie? No, takie rozjęcie dziesiętne. No to zobaczmy, czy to jest to samo co minus pi czwartych. Czy to jest to samo co minus. Pi podzielone przez 4. No jest to samo, czyli dostajemy rzeczywiście tę samą wartość. No, i już teraz naprawdę na zakończenie pokażę Wam jeszcze, jak to się przekłada na wykres tangensa i arkusa tangensa. Wykres tangensa, jak wiecie, wygląda mniej więcej tak, że tutaj mamy asymptoty pi drugich i w minus pi drugich. No i tutaj mamy wykres funkcji tangens, która wygląda tak. Mniej więcej. No a jak będzie wyglądał w związku z tym wykres funkcji arkus tangens? No wykres funkcji arkus tangens polega na tym, że zamieniamy dziedzinę i przeciwdziedzinę. Czyli zmieniamy dziedzinę i zbiór wartości. Czyli zamieniamy oś x... I y miejscami. No, a wykres w związku z tym się odbije, czyli tym teraz asymptoty będą poziome. Asymptoty będą poziome, i one będą dla wartości minus pi drugich oraz pi drugich. No, a funkcja arkus tangens będzie wyglądała i wykres będzie wyglądał tak. I to jest dokładnie ta sama krzywa. Tylko zamieniliśmy teraz rolami osie x i y. To, co wcześniej było osią y teraz jest osią x, a to, co wcześniej było osią x, teraz jest osią y. No i wykres po prostu się odbił. No i widzimy, że teraz funkcja arkus tangens jest określona dla dowolnej liczby rzeczywistej i przyjmuje wartości pomiędzy minus pi drugich a pi drugich, dlatego że funkcja tangens została przez nas ograniczona do przedziału od minus pi drugich do pi drugich. I na tym przedziale przyjmowała dowolne wartości rzeczywiste.